Tuż po 6 rano w Wiodeliszkach doszło do tragicznego zdarzenia. Na łuku wąskiej gminnej drogi łączącej wsie Wiodeliszki i Krasnowo dochował samochód marki Audi. Jak poinformowała nas policja, jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia. Niestety na skutek odniesionych w wypadku obrażeń życie stracił 48-letni mieszkaniec powiatu sejneńskiego. Wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia zajmuje się policja i lokalna prokuratura.